Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym customie, którego chyba jeszcze nie było na moim kanale, a nazywa się on Legion TD. No nie wiem, która to już wersja jest, niestety nie nagrałem intra, no niestety mówi się trudno. Mamy do czynienia z czterema graczami. Mamy jako czerwonego Bartek STG, który wciela się w Buildera. W sumie w goblina, ale w sumie nie wiem, czy to jest zapisane jako ta postać. Też Builder, Beast. Dobra, ale mamy tutaj Beast napisane, więc to prawdopodobnie to u góry mamy goblina. Jako Beast Mastera mamy Random 95. Sentinel jako goblin. Jako ten fioletowy Slavias, jako Arctic, no, czyli dobrze zapisywane. I teraz po drugiej stronie mamy Blaze'a, który gra naturą. Kupiapa, którego nie ma. Halo? Aha, tu jest Kupiap, który gra mechem. O, mech jest bardzo potężny, bardzo fajny, lubię mecha. Następny jest Dosaotep, który gra również naturą. Zostaje jeszcze Różowy, który gra również naturą. Jest oczywiście Western East Legion, które już nie mają znaczenia. Oczywiście, o co w tej grze chodzi? Mamy punkty te tutaj na mapie, tu, z których wychodzą kolejno bestie, potworki i inne gówna. I zadaniem naszych builderów jest stworzenie armii, która będzie ją zatrzymywać. Proste jak drut. Jeżeli się przedrą i dojdą do króla, a on zginie, przegrywamy. Proste, zajebiście. No to lecimy. W grze ważny jest income w postaci złota, jak i drewna. Za drewno możemy kupować kolejne dodatkowe jednostki w tych barakach, które będą nam się zbierały na tych wyspach, żeby móc wysłać je naszym przeciwnikom. Jeżeli to wyślemy, to jest bardzo dobrze. Mając podstawowy zasób złota, ja najczęściej grałem tak, że budowałem najsilniejszą jednostkę i jeżeli dawało radę, to ją upgrade'owałem. No, idzie w Grizzly, więc całkiem dobrze. Zobaczmy tu naturę. No, tu mamy to nie jest natura. No, tu mamy Destroyera. Tutaj ten nawet jeszcze nie ogarnął. No i co? Chyba nie zdąży. A nie, ma 30 parę sekund. Moon Guardian. No, nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Wydaje mi się, że mógłby być lepszy. Ale nie wiedziałem, że mamy tutaj elfa. A, tutaj ktoś pozmieniał sobie bohatera. No, tutaj fajnie, mamy Yggdrasil, czyli drzewo, no, które jest bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, no i zadaje sporo obrażenia. Bardzo fajny wybór. Mamy Enta, Halfbearda, no i dodatkowo łuczniczki. No, wydaje mi się, że to będzie jakaś taka ciekawsza, tylko nie wiem, czy to jest przyspieszone 10 razy. Co się dzieje tutaj? Goblin Alchemist. O, fajny, fajny. Oraz Machine Turret. Może być ciekawie. Zoom 150. A ja mogę? Nie. Dobra. No to jest chyba ten zwiększony 10-krotnie, bo tych krabów jest dosyć dużo, ale widzę, że tutaj się blokują, więc tutaj nie ma problemu. Coś mi się wydaje, że to tego nie przetrwa. Chociaż. Może. Nie, raczej przetrwają na luzaku. Tutaj miśki również dają sobie na spokojnie radę. Co się dzieje tutaj u góry? O, Destroyer również sobie jakoś daje radę. Może mieć problem, ale nie sądzę, żeby przegrał. U góry Moon Guardian. No, mówiłem, że to może być trochę problematyczne, że ja bym tego nie wybrał. Ale dobra, mimo wszystko się udało. Drzewo daje sobie na spokojnie radę. Elfki jakoś trochę słabiej. No ale wszystko jest powoli zabijane, więc jest luzik. Tak samo na dole. O, na dole jest problem! Kraby zabijają. No i mamy jednego lika. Zlikowało. No i trudno. I nie, udało się! Fartem, bo fartem, ale udało się. Bardzo dobrze. Drodzy gracze. Udało wam się coś fajnego zrobić. Dobra, mamy Clockworkera, mamy tutaj tego Geomancera. Zobaczmy, co zbuduje dalej. O, mamy Goblin Alchemist, no, to się przyda, zawsze jest bardzo fajna jednostka. Dodatkowo Flame Machine. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Tutaj
Dragon. No i bardzo dobrze, on później będzie latający. Tutaj Arctic idzie w dużo. O, właśnie, nawet ciebie nie oglądałem. Tutaj masz teraz Yeti. A, nie, Wendigo. Polar Misia i Tuskarów. Całkiem spoko. Dwóch tych goblin alchemistów, więc będzie większy pierdol. O, czy ten droid coś zmieni? Może być ciężko. Będziesz miał problem. Destroyer oraz Zeus. Bardzo dobre połączenie. Jako start. Tutaj chyba się nic nie zmieniło. A nie, ulepszone do driady. Chyba, ale może być o wiele trudniej. Tutaj dwa drzewa, mamy latającego sukinsyna, więc jest ok. Drzewa dają radę, one mają tutaj leczenie, więc tutaj dla nich nie jest nawet problem. Spire też się bardzo tutaj przydaje. To jest masakra, że on... Aha, on się leczy. Jezus Maria, to jest kurde takie chore. Heal 5, no nie, co 5 sekund leczy o 50. Chore! O, a to, jak widzimy, to jest jedna z jednostek, które przyszła z dołu. Jak to sobie radzą? Bardzo prosto. Bardzo easy. Jedna misia padła, druga misia padła. Jest jeszcze dragon, który sobie daje radę bez problemu. Wow! Ale wy możecie mieć problem. Chociaż nie, no dacie radę bez problemu. Jak tutaj sobie poradziliście? Też na luzaczku. Luzak. Spoko. No można przyspieszać. Osobiście nie wiem, czy takie rozgrywki są jako... O nie, tutaj zlikował jeden. Który? Ten tu frajer z dołu. A także z góry. Lol. A żartowałem, nie. Nie wiem, kto zlikował tak naprawdę. Potem mógłbym sprawdzić, ale nie wiem, czy mi się chce. Aha, ani nikogo nie zobaczy. Dobra, nieważne. Dobra, jak to wygląda na samym starcie? Do kogo dobudowujesz? No dobra, działko. A jak twój kolega? Aha, to już nie jest twój kolega. Tutaj infantry. Aha, dwa Zeusy i kapitan. Kapitan daje bonus. No i bardzo, bardzo dobrze. Kolejny Wendigo, może być za mało. Tutaj... No, prosta taktyka, ale nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Niewiele się zmieniło. No tutaj mamy dwa gryzli i smoka. Smok dużo obrażeń daje. Jaka jest pierwotna wersja tych karzełków? Jakich karzełków? Ale ja czekam do 7 poziomu. Tak, całkiem dużo tutaj przegrali. Dobra, ja to mi się wydaje, że ja to będę miał na przyspieszeniu podwójnym, żeby to po prostu szybciej szło. Tu sobie dają radę, jest na luzaku. Tutaj już troszkę trudniej, no drzewo mimo wszystko dużo wytrzymuje, ale ono zaraz spadnie. No i przepuścili. Już jest przepuszczone. Tutaj dali radę, na luzaku dali radę, tutaj też. Wszyscy dają radę. Tylko jeden zlikował. A jak on już likuje, to... Będzie tylko i wyłącznie gorzej. Mi się wydaje, że nawet nic nie kupuje, bo on cały czas ma te kasy. Nie wiem. Czy oni wpisując next wywołują szybsze fale? Chyba nie. O właśnie, i tutaj na dole widzimy dodatkowe jednostki, które wysyłają swoim przeciwnikom. Nie wiem, czy jest sens wysyłać tak słabe jednostki jak Bowman. One niewiele raczej zmieniają. Ale już Dino na przykład jest fajniejszą jednostką. No oczywiście zwiększa to income, jakieś tam sorsy, punkty. Nie wiem, chuje moje dzikie węże. Dobra. Jak to tu wygląda? Okej, okay. Mamy tutaj dobudowane drzewo. Może w końcu będzie trochę większy sustain na linii. Tutaj już 4 drzewa i dodatkowy drzewiec leczący, który... Aha, nie, on zwiększa movement. No, te świniaki są dosyć mocne. Nie sądzę, żeby tutaj się... Chociaż może im się uda, zwłaszcza, że ona ma dużo dodża. Będzie bardzo przydatne. Na te jednostki to jest mega przydatne. Kurde, strasznie słabo ona... bije. Znaczy, nawet nie tyle bije, ona zaraz umrze. A oni zaraz z nią. No. I to już mamy kolejnego lika. Tutaj też zaraz to padnie, przerzucę się na te. Tutaj już sobie poradzili.
No tutaj zaraz zdechną pewnie, chociaż może przeżyją. Dali radę. Tutaj. Ło! O, jeszcze dają radę. A jak tutaj? Smok daje radę? Umarł. No to ciekawie. O, przyspieszamy. Co? O, ktoś tu wysyła smoki. No to już o wiele trudniej. A jak to wysyła takie gówniaki, to co? Nic wielkiego. Lol. O, chyba przy 10 fali jest tutaj walka. No ten mi się wydaje, że on kurwa śpi. Bo tutaj nie wiedzę. On tylko zwiększa ilość jednostek. Dobrze, mamy tutaj smoka, więc jest jakiś plus. Ale to Wendigo zaraz zginie. Co tutaj? Misie, więcej misiów, no i smok, który zaraz padnie. Ten smok zaraz zdechnie. Bez sensu. Tutaj całkiem dobrze sobie radzi, ma te zwiększone kanony. To jest naprawdę fajne. Tutaj te działka to już w ogóle niszczą. Żółty też sobie całkiem spokojnie daje radę. Chociaż nie, on też zlikuje. Shit, blue. Dobrze, że pomarańczowy sobie właśnie z mechem daje radę. Blodork. Aha. Fartem, bo fartem, ale się udało. Część zlikowała. Ci już sobie w jakimś stopniu poradzili. Kurczę, wiecie co? Głodny jestem. Zjadłem coś. Ktoś mi coś pisze. Lol? No. To jest tak fascynująca rozgrywka, że chyba nie zrobię drugiego odcinka. Chyba, że będziecie bardzo chcieli, ale ja tutaj no, osobiście nie widzę jakiegoś fajnego przebiegu gry. No, to jest tak naprawdę robienie wielkiego walla. Robimy ścianę z moich jednostek, które mają za zadanie przetrzymać. Tutaj jest nuda. Mamy dwa smoki, dwa misie grizzly, no i greymany. Greyman to jest lepsza forma misia grizzly. Co tutaj? Tutaj koleś idzie na po prostu ilość, a nie na jakość. Dobrze, też jest to jakaś taktyka, ona się później naprawdę nie przydaje. Ten tutaj sobie bez problemu radzi. No właśnie z Goblin Blasterem. No. Dobrze, że one idą jakoś pojedynczo, to im całkiem sporo pomaga. Przez to nie ma aż takiego natłoku. Tutaj bez problemu rozpieprzają jak leci. Kurde, mi się wydaje, że on będzie tutaj naprawdę dawał do przodu całą rozgrywkę ze swoimi teamami. Tutaj również całkiem ładnie mu idzie. Bo Jezu, ma tyle obrony, tyle uniku, że bez problemu sobie dają radę. Kolejnego Mungarda. Chociaż w sumie źle go oceniłem, że najpierw poszedł Mungarda. No, w tym momencie on jest nieużyteczny. Bo bardzo szybko pada. No ale ta już sobie daje nieźle radę. Tutaj też sobie już całkiem dobrze radzi. Wytrzymuje. Ten jest tutaj nie do powstrzymania w tym momencie. Ten jak robi jeszcze czołgi, ja pierdzielę. To jest masakra. Osobiście nudzi mi się to kastowanie tego, bo tutaj nawet nie wiem co kastować, nie wiem co puszczać. Dlatego wydaje mi się, że na chwili obecnej to zakończę. Jeżeli będziecie chcieli faktycznie dalej to oglądać, to dajcie mi znać, napiszcie w komentarzach, że chcecie kolejne odcinki właśnie z tego replaya, żebym kontynuował. Jeżeli będzie approved, to zrobię. Jeżeli nie, trudno. Mi nie jest akurat przyjemnie tego kastować. A więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.